Piątek, 1 sierpnia, Lucyna Gadaj. Dzień dobry. Zaczynamy wiadomości raciborskie dzisiaj w programie. Dziś 64. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jedno miasto, jeden gospodarz, Racibórz, powiatem grodzkim. Powiemy także o inauguracji Dni Krzanowic oraz o wizycie w naszym mieście rodziny przedwojennego landrata raciborskiego. Dziś mija 64. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, największego niepodległościowego zrywu Armii Krajowej i największej armii zbrojnej podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. O godzinie 17 w całym kraju zabrzmiały syreny alarmowe. W ten sposób rocznicę wybuchu Powstania uczcić mieli nie tylko mieszkańcy stolicy, ale także innych miast Polski. Powstanie, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku, miało w założeniach trwać kilka dni. Tymczasem zakończyło się dopiero po 63 dniach ciężkich walk, w których poległo około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Śmierć poniosło także około 3,5 tysiąca żołnierzy z dywizji kościuszkowskiej oraz 180 tysięcy ludności cywilnej. Po kapitulacji pozostałych mieszkańców Warszawy miasto zostało niemal całkowicie zniszczone. Mimo tych ogromnych strat dla kolejnych pokoleń Polaków, Powstanie Warszawskie stało się symbolem męstwa i determinacji w walce o niepodległość. Znakiem pamięci wszystkich Polaków o tych tragicznych wydarzeniach miało być wstrzymanie ruchu ulicznego oraz dźwięk syren w godzinę W. To, co udało się w Warszawie, jak widać, niekoniecznie sprawdziło się w Raciborzu. W naszym mieście niewiele dziś było symboli pamięci o powstaniu. O 17:00 ruch na raciborskich drogach w samym centrum miasta odbywał się tak jak na co dzień. Władze Raciborza podpisały się pod apelem kilkudziesięciu tzw. prezydenckich miast starających się o status powiatu grodzkiego, czyli miasta na prawach powiatu. Chodzi o to, aby prezydent przejął od starosty część kompetencji, które dotyczą bezpośrednio miasta, a więc odpowiedzialności za drogi czy szkoły. Jedno miasto, jeden gospodarz, czyli koniec dwuwładzy. Takiemu pomysłowi przyklasnęło 21 prezydentów polskich miast. W podpisanym także przez prezydenta Raciborza apelu do prezydenta, Sejmu, Senatu i prezesa Rady Ministrów czytamy: obecnie obowiązujący system władzy w naszych miastach jest niezrozumiały dla mieszkańców, drogi, konfliktogenny i wręcz szkodliwy. Stanowi barierę rozwoju gospodarczego. I choć lista argumentów przemawiających za wprowadzeniem zmian jest długa, to ostateczne słowo należy do parlamentu. Gdyby jednak Racibórz uzyskał status powiatu grodzkiego, zdaniem prezydenta w mieście wprowadzony by został pewien ład. Jak podkreśla, to nie zamach na samodzielność i niezależność powiatu, a próba uporządkowania pewnych kompetencji. Uważamy i myślę, że słusznie, że skoro mieszkańcy wymagają od prezydentów miast odpowiedzialności za całość problematyki miejskiej, to chcielibyśmy tą odpowiedzialność również zamienić na uprawnienia. Czyli tak, chcemy odpowiadać za wszystkie drogi, chodniki, za wszystkie sprawy takie jak komunikacja czy inne, które dzisiaj robi powiat czy samorząd województwa, ale chcielibyśmy uzyskać te uprawnienia. No, takich problemów nie ma chociażby w naszych sąsiednich miastach, takich jak Żory czy Rybnik Jastrzębie. Jedną z wielu konsekwencji powierzenia Raciborzowi zadań i kompetencji dziś sprawowanych przez powiat będzie konieczność reorganizacji pracy w Urzędzie Miasta i Starostwie oraz jednostkach pomocniczych. Pojawi się potrzeba zatrudnienia dodatkowych pracowników i stworzenia dodatkowych wydziałów, ale prezydent uspokaja, to nie powinno przysporzyć większych problemów. Kiedyś w Urzędzie Miasta funkcjonował wydział komunikacji, nie było żadnych negatywnych skutków dla mieszkańców. Tak samo te wydziały komunikacji funkcjonowały przy gminach powiatu raciborskiego. Te sprawy były załatwiane na miejscu. Sprawy paszportowe również załatwiane były w Raciborzu. Zasób geodezyjny, który jest domeną powiatu, i tak gmina prowadzi dla siebie samodzielnie. Moglibyśmy również na zlecenie prowadzić go dla innych gmin, ale w przypadku pozostania powiatu ziemskiego, a tak na pewno by się stało, powiat ziemski dla gmin powiatu raciborskiego taki zasób mógłby prowadzić, bo rzeczywiście później już rozbijanie tych zadań na mniejsze mogłoby się okazać zbyt kosztowne. To jednak nie czas na mówienie o szczegółach. Na razie trwają prace nad stosowną ustawą, która pod obrady Sejmu mogłaby wejść najwcześniej jesienią tego roku. Jeśli ustawa przejdzie pomyślnie, głosowanie, nadanie miastom statusu powiatu grodzkiego mogłoby nastąpić najszybciej wraz z nową kadencją jednostek samorządu terytorialnego.
Miasto Racibórz organizuje pomoc dla powodzian z Tysmenicy na Ukrainie, miasta partnerskiego Raciborza, które doświadczyło klęski powodzi. W wyniku opadów z ubiegłego tygodnia w zachodniej Ukrainie w rejonie Iwano-Frankowsk, gdzie leży Tysmenica, woda zalała 40 tysięcy budynków, uszkodzone jest 700 km dróg, bez prądu jest około 300 miejscowości, pod wodą znalazło się też 18 tysięcy hektarów upraw. Wciąż wiele osób znajduje się w strefie bezpośredniego zagrożenia, są również ofiary śmiertelne. Prezydent Wiktor Juszczenko ogłosił zachodnią Ukrainę obszarem klęski żywiołowej. Podobnie jak w 1997 roku w Raciborzu, tak w Tysmenicy to największa powódź od 100 lat. Pamiętając tragiczne skutki powodzi w naszym mieście, prezydent zwraca się z prośbą do państwa o pomoc dla powodzian z Tysmenicy. Utworzone zostało specjalne konto, na które można przekazywać pomoc finansową. Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu, mieszczącym się przy ulicy Sienkiewicza, utworzono punkty zbiórki darów dla powodzian. Przyjmowane będą tylko rzeczy nowe. Zbiórka darów trwać będzie w dniach od 4 do 8 sierpnia w godzinach od 10 do 12. Spotkaniem delegacji miast partnerskich rozpoczęły się dzisiaj obchody Dni Krzanowic. To coroczna impreza będąca okazją nie tylko do wspólnej zabawy wszystkich mieszkańców, ale także do podsumowania dotychczasowej międzynarodowej współpracy. Chuchelna w Czechach, Rochatyń na Ukrainie i Salzbergen w Niemczech to trzy miasta partnerskie Krzanowic. Ciągle rozwijająca się współpraca opiera się głównie na kontaktach kulturalnych i sportowych. Z efektów wspólnych działań zadowolenie podczas dzisiejszego uroczystego spotkania deklarowały wszystkie strony. Tutaj nawet wręcz po prostu poszerzamy tutaj zakres tej współpracy i jest ona konsekwentnie realizowana. Szczególnie właśnie budujące jest to, że bardzo jest rozszerzona współpraca w zakresie po prostu tej wymiany dzieci i młodzieży. Tutaj nasze dzieci corocznie wyjeżdżają zarówno do niemieckiego partnera Salzbergen, jak również do ukraińskiego partnera Rochatynia. Również dzieci po prostu naszych partnerów tutaj przebywają co roku u nas w Polsce, a więc jest to bardzo po prostu integrujące. Jest możliwość po prostu tutaj, można powiedzieć, jakby pokazania naszego po prostu tutaj naszych okolic, naszych zwyczajów, naszego folkloru. I tak samo po prostu w związku z tym, że miasto partnerskie Chuchelna jest bardzo bliziutko, a więc tutaj no, jest ta wymiana na bieżąco i ta współpraca pomiędzy szkołami odbywa się po prostu w ciągu całego roku. Krzanowice prowadzą także zaawansowane rozmowy z kolejnym zagranicznym partnerem, Liptowską Poróbką na Słowacji. Dziś oficjalnie w urzędzie, a jutro i w niedzielę nieco bardziej swobodnie na corocznym festynie, w tym rozkładanym właśnie namiocie w krzanowickim rynku, przy dźwiękach zespołów muzycznych, pokazach walk, a także występach kabaretu, mieszkańcy będą mieli okazję świętować 742-lecie swojej miejscowości. Miejscowości charakterystycznej, bo poważnie dotkniętej problemem emigracji na zachód. Z 5 tysięcy mieszkańców jeszcze w latach 80. dziś, według danych z urzędu, zostało ich tylko 2 tysiące. Ten termin po prostu organizowania Dni Krzanowic nie jest przypadkowy, a więc jak wiemy, na zachodzie ten okres po prostu urlopowy przeważnie po prostu przypada na miesiąc sierpień, a więc tutaj jest to okres, gdzie praktycznie, no można powiedzieć, większość tych mieszkańców przebywających w Niemczech, czy ewentualnie dalej za granicą, po prostu ma okazję przyjechać i musimy przyznać, że jednak po prostu tutaj ta frekwencja jest bardzo wysoka. Ale jak dodaje burmistrz Krzanowic, sytuacja powoli się odwraca. Coraz mocniejsza złotówka i większa liczba miejsc pracy powodują, że część krzanowiczan dziś żyjących i zarabiających na zachodzie decyduje się na powrót. Liczba mieszkańców powoli wzrasta. O 100% w przeciągu ostatnich 2 lat wzrósł wskaźnik narodzin. W mieście coraz chętniej osiedlają się także osoby z zewnątrz. Mimo iż ceny nieruchomości i gruntów wzrosły o 50%, to nadal są one wielokrotnie niższe od tych chociażby w Raciborzu. Nasze miasto odwiedzili dziś wyjątkowi goście, najbliższa rodzina Alfonsa Schmidta, landrata raciborskiego z lat 1926-33. Do Raciborza przyjechali syn Udo i córka Irene, byłego landrata ziemi raciborskiej Alfonsa Schmidta, a także jego wnuk. Gości przyjął sam prezydent miasta. Przygotowaliśmy kilka takich dokumentów, między innymi w Urzędzie Stanu Cywilnego odnaleźliśmy 2 akty urodzenia synów pana Alfonsa Schmidta. Być może jeden z tych synów będzie ojcem pana Johannesa Schmidta, więc może być ciekawa sytuacja. No i kilka książek w wersji niemieckojęzycznej ze zdjęciami mieszkania, w którym pan Alfons Schmidt mieszkał. Alfons Schmidt, jak przypomniał na spotkaniu jego syn, był starostą raciborskim w latach 1926-33. Ze stanowiska został zdjęty po nadejściu władz narodowo-socjalistycznych. Alfons Schmidt był także członkiem zarządu miasta Raciborza. Jak tłumaczy historyk Paweł Newerla, ówczesna funkcja landrata odpowiada funkcji dzisiejszego starosty. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że budynek starostwa niemieckiego mieści się tam, gdzie dzisiaj jest Galeria Młyńska,
a więc za pomnikiem Eichendorfa. Był to dość duży budynek, mocno rozbudowany. Tam się mieściła cała administracja powiatu raciborskiego. Zadania starostwa były zupełnie zbliżone do dzisiejszych, może z trochę większą samorządnością, dlatego że Wydział Powiatowy miał prawo ustanowienia podatków na terenie powiatu i dzielenia je między gminy i przekazywania także na inne różne cele. Dla Udo Szmita, syna przedwojennego landrata raciborskiego, to już druga wizyta w Raciborzu. Uważam, że jest to cudowny kraj. Przyglądałem się waszym domom, miastu. Jest ono czyste, przyjazne. Czuję się tu naprawdę dobrze. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył także obecny raciborski starosta Adam Hajduk. W wiadomościach to wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek.